Słuchajcie, zastanowimy się dzisiaj, co znaczy poznacie ich po ich owocach. Co Jezus ma na myśli, mówiąc te słowa? Czym są te owoce? Zacznijmy od fragmentu Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 43 werset. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc. Ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Czyli Jezus mówi, że dobre drzewo wydaje dobry owoc, a złe drzewo zły owoc. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny. Nie zbiera się winogron. Więc nie chodzi o to. Bo ktoś powiedział, ale przecież na jabłoni nie zawsze rosną zdrowe jabłka, tak? Widać, że tutaj Jezus bardzo jest konkretny. Chodzi o to, że po własnym owocu, powiem, poznaje się każde drzewo. Figi, figa rodzi figi, a jeżyna jeżyny, a winogrona winogrona. I nie każde owoce są dobre. Są również drzewa, dają owoce, których my nie jemy. Na przykład kasztany. Więc w tym sensie to trzeba analizować, a nie w sensie pojedynczych owoców z każdego drzewa. Tak się wydaje. Dobra, lecimy dalej. Więc zaczniemy od Starego Testamentu. O co Panu Jezusowi chodzi z owocem? Jakie owoce ma to drzewo dawać? Konkretny gatunek, konkretny owoc. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech Cię wysławiają wszystkie narody. Więc psalm wzywa do tego. Słowo Boże wzywa, aby uwielbiać Pana. I wysławiać, czyli głosić, czy używać słów, czyli używać głosu, używać pieśni. I dalej. Ziemia wydała swój owoc. Bóg nasz, Bóg nam pobłogosławił. Niechaj nam Bóg błogosławi i niech się go boją wszystkie krańce ziemi. No, można powiedzieć, w tym psalmie słowo to widać. Jeszcze o co chodzi z tym owocem. Ale idziemy dalej. Księga Ozeasza. Zasiejcie sprawiedliwość, abyście zebrali owoc życia. Przygotujcie pod zasiew nowe grunty. Nadszedł czas, by zwrócić się do Pana, aby przyszedł nauczyć nas sprawiedliwości. I prawości, czyli świętości. Wy jednak uprawialiście bezbożność, zbieraliście przewrotność i spożyliście owoce kłamstwa. I znowu, Bóg ma dla nich zaoferowania, żeby siali sprawiedliwość i będą zbierać owoc życia. A oni siali bezbożność i zbierali przewrotność, a spożywali owoce kłamstwa. Czyli kłamstwo wychodzi z ust. Bo zaufałeś swoim rydwanom i wielkiej liczbie swoich wojowników. Czyli co? Zaufał człowiekowi, a przeklęty ten, kto pokłada nadzieję w człowieku. Już wiadomo, o co chodzi z owocem? Idziemy dalej. W bardzo fajnym tłumaczeniu Współczesnionej Biblii Gdańskiej, czyli w tym wersecie akurat bardzo fajnym, jest to przetłumaczone tak. Stworzy owoc warg. Izajasz mówi, Bóg mówi przez Izajasza, stworzę owoc warg, pokój, pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan. I tak uzdrowię go. Cytat używany przez apostoła Pawła w liście do Efezjan, kiedy mówi, że w Jezusie mamy swój pokój i Jezus ustalił pokój między dalekim i bliskim i uzdrowił
i usunął wrogość między poganami a Żydami. Ale on stworzył owoc warg. Czyli ta jedność między tymi narodami objawiła się we wspólnym uwielbieniu, wspólnym śpiewaniu, wspólnym wysławianiu, wspólnym głoszeniu. W jednym słowie. Jezusie Chrystusie. I dalej Księga Przysłów. Bardzo wyraźnie widać. Owocem ust nasyci się wnętrze, pożywi się plonami ust swoich. Życie i śmierć są w mocy języka. Którzy się w nim lubują, spożyją jego owoc. No więc tu już jednoznacznie widać, że owoce zbiera się z ust, z mowy, z tego, co się mówi. I tu jest życie i śmierć. Czyli można dawać owoce dobre i owoce zła. Złe. Albo zła. I dalej Księga Przysłów. Owoc ust człowieka dobrym nasyca. Właśnie. Owoc ust człowieka dobrym nasyca. Czyli ty możesz kogoś nasycić dobrem. Możesz kogoś nakarmić owocem ust swoimi słowami. Dzieło rąk męża, do niego praca. I wracamy do psalmów. Psalm 107. I tam osiedlił zgłodniałych i założyli miasta zamieszkałe. Obsiali pola, zasadzili winnice i zyskali zbiory owoców. Pobłogosławił im, a bardzo się rozmnożyli i dał im bydła niemało. Po co ten cytat? Wydaje się, że tutaj nie ma owoców ust. Jednak Jezus mówi, tutaj też będziemy znajdować przypowieść o tym, jak Bóg, pewien człowiek, robi winnicę i oddaje w zarząd. I w księdze Ozajasza znowu. Nawróć się Izraelu do Pana, Twojego Boga, bo upadłeś przez swoją własną winę. Czyli widać. Upadłeś przez swoją własną winę. Jeśli jest upadek, to sam jesteś sobie tego winny. Ale Pan zawsze wychodzi ci naprzeciw, podaje ci rękę i mówi: zabierz za sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, mówcie do Niego. Odpuść nam wszelką winę i przyjmij to, co dobre. Owoc naszych warg. I nawrócenie to jest znowu owoc naszych warg, czyli znowu głoszenie, mówienie to, co dobre. Czyli życie jest w języku, tak? Czyli mówisz, ogłaszasz życie. Owoc życia. No i przechodzimy już do prawie Nowego Testamentu. Też jest stary, bo to jest przecież Jan Chrzciciel. Gdy widział, jak wielu faryzuszów i saduceuszów przychodzi, aby przyjąć jego chrzest, mówił: potomstwo żmijowe, czyli owoce żmii, owoce żmii. Kto wam pokazał, jak uniknąć nadchodzącego gniewu? Wydajcie więc owoc godny nawrócenia, a nie mówcie. Czyli nawet Jan Chrzciciel wiedział, że owoc godny nawrócenia to jest mówienie. Bo wydajcie owoc godny nawrócenia, a nie mówcie, że waszym ojcem jest Abraham. Wiedzcie, że nawet z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. No i znowu, potomstwo żmij. Pamiętacie żmije, te kąsały. Za co? Za szemranie Izraela. Czyli żmije odpowiadały złemu językowi. Czyli śmierć jest w mocy języka. Oni szemrali, mówili źle o Bogu. I to urzeczywistniło się jako żmije. I tutaj dość ostro Jan Chrzciciel nazywa ich potomstwem żmij, owocem żmij. Czyli złego języka. I to sam fragment z Ewangelii Łukasza, ale tutaj w przykładzie Nowej Biblii Gdańskiej jest to przykład dość mocno dosłowny, ale tutaj fajnie, można sobie to użyć. Wydajcie więc owoce godne skruchy i nie zacznijcie mówić sami w sobie. Mamy ojca Abrahama, bowiem powiadam wam, że Bóg z tych kamieni może zbudzić dzieci Abrahamowi. Zaś teraz do korzenia drzew przyłożona jest i sikiera. Zatem każde drzewo, które nie wydaje szlachetnego owocu, zostaje wycinane i w ogień wrzucane. Czyli Jan Chrzciciel już wiedział. Porównuje człowieka do drzewa,
a to, co rodzi, czyli owoce jego warg, do owoców właśnie drzew. Warto to o tym pamiętać, kontemplować, zastanowić się. No i mamy w końcu słowa Pana Jezusa. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po co przychodzą prorocy? Po to, żeby mówić. Oni mówią, prorok mówi, głosi. Tak jak Izajasz, który miał wargi oczyszczone. Rozpoznacie ich po owocach. Bo czy nie zbiera się winogron z cierniowych krzaków albo figi z ostu? Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może bowiem dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrych owoców, jest wycinane i wrzucone w ogień. Czyli Jezus jakby powtarza słowa Jana Chrzciciela. Tak więc rozpoznacie ich po ich owocach. I nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, czyli chodzi o mówienie. Tego, co jest zgodne z wolą Ojca. Jeszcze zaraz to będzie, wrócimy do tego tematu. Dalej. W Biblii Paulistów, 12 rozdział Mateusza, 33 werset. Zauważcie, że jeśli drzewo jest dobre, to i jego owoce są dobre. Ale gdy drzewo jest złe, to także jego owoce są złe. Bo po owocach poznaje się drzewo. Potomstwo owoce żmijowe. Tak, znowu. To Jezus mówi to samo, co Jan Chrzciciel. Jak możecie powiedzieć coś dobrego, skoro jesteście źli? Czyli widzicie, owoc zły daje zły owoc. Owoc zły daje złe drzewo, a dobre drzewo daje dobre owoce. I właśnie o to chodzi. Jak wy możecie powiedzieć coś dobrego, skoro jesteście źli? Czyli nie możecie spodziewać od faryzeuszów dobrego słowa, czyli błogosławieństwa, uwielbienia, skoro są źli. Bo usta mówią przecież to, czym przepełnione jest serce. Czyli usta mówią serca, czyli z umysłu ludzkiego, bo serce w znaczeniu hebrajskim to jest umysł, rozum, nie emocje, ale rozum, myślenie. Czyli usta mówią z tego, co się myśli w głowie. I to, co masz w głowie, to na języku. Można też to użyć w przypowieści o siewcy. Krótowo, już skróciłem, ale o co chodzi? A inne padło między osty i wyrosły osty wysoko i zadusiły je i nie wydały owocu. Lecz inne padły na ziemię, na dobrą i wydały owoc, który rósł i pomnażał się i przyniosły plon. Jedno 30-krotne, drugie 60-krotne, a inne 100-krotne. Czyli przyniosły owoc znowu. Tylko pewnie z powodu niepowtarzania znowu tego samego słowa jest tam plon. A to znowu ten owoc. Po grecku karpos. Potem, gdy nastaje ucisk czy prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują, a inni są zasiani między ostami. Ci usłyszeli słowo, ale troski doczesne, ułuda, bogactwa, pożądanie innych rzeczy dochodzą do głosu i zagłuszają słowo. I co? Zagłuszają słowo. Nie mówisz tego słowa, nie głosisz, nie dzielisz się tym słowem. I nie przynosisz owocu. Inni zasiani na ziemię dobrej, to ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i przynoszą owoc. No właśnie, czyli usłyszeli, siewca w nich zasiał i oni owoc dają, czyli to są żniwa. Jedni 30-krotne, drudzy 60-krotne, a inni 100-krotne. I zakończenie przypowieści o winnicy właśnie, o której wspomniałem przy przypadku psalmu. Odpowiedzieli, każe zabić tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy w odpowiednim czasie oddadzą mu należne owoce. Czyli w przypowieści tutaj może chodzić również, nie mówię, że to są wszystkie znaczenia, ale może chodzi o to, że ten Pan
Gospodarz wysyłał do tych sług, którzy mieli w dzierżawę winnicę, po owoce, czyli po owocem, czyli po uwielbienie, po wysławianie, po nauczanie, po głoszenie Boga. Ale oni tych owoców nie dawali. Dlatego zapowiadam wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który wyda jego owoce. Czyli szczęśliwy naród, który potrafi wielbić Boga. Czyli wydawać jego owoce, głosić, mówić o jego, sławić Boga w świecie. A że właśnie owoce i sianie i zbieranie, to potwierdza również sytuacja po tym, jak Samarytanka zostawia swój dzban. Tak? I uczniowie mówią, rabbi, jedz. Jezus nie chce jeść, tylko mówi, że już jest najedzony i mówi, jeszcze 4 miesiące i nadejdzie czas żniw. Ja natomiast wam mówię, podnieście tylko wzrok i popatrzcie na pola, już dojrzały do żniwa. Żniwiarz otrzymuje zapłatę i gromadzi owoce swojej pracy na życie wieczne. W ten sposób siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. A wiemy, że siewcą jest Pan Jezus. A żniwiarzem uczniowie. Tak oto okazuje się prawdziwe powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. I jeszcze cytat z Ewangelii Jana o owocach. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest hodowcą winorośli. Każdy pęd, który nie niesie we mnie owocu, podnosi, a każdy, który niesie owoc, oczyszcza, aby niósł owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści z powodu słowa, które wam powiedziałem. Czyli oni mają w sobie słowo. I co? Co się stało? Zamieszkaliście we mnie, a ja w was. Jak pęd winorośli nie może sam siebie nieść owocu, jeśli nie pozostaje w krzewie, tak i wy, jeśli nie mieszkacie we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten niesie wiele owocu, bo bez mnie nic nie zdołacie uczynić. Pięknie. Czyli jak w Psalmie 91, uczyń sobie mieszkanie z Najwyższego. No i co Paweł na to? Paweł mówi tak. Wiedz też, bracia, że wiele razy zamierzałem przybyć do was, aby również u was zebrać jakieś owoce, podobnie jak u innych, ale aż dotąd ciągle pojawiły się przeszkody. I w wersecie 15. Dlatego bardzo pragnę także wam, mieszkańcom Rzymu, głosić Ewangelię. Czyli zbieranie jakiegoś owocu to jest głoszenie Ewangelii. Zbieranie owocu, żniwa to jest głoszenie. Tak Jezus mówi, nie wyście się natrudzili, ale wy ten trud weszliście. Tak, proście Pana żniwa, wyprawił żniwiarz na swoje prace. Więc kto się natrudził? Bóg. Bóg jest siewcą zawsze, ale nam zostawił żniwo, czyli głoszenie Ewangelii. Żniwowanie w sobie. Czyli to jest taki proces, żniwujesz owoce swoje i mówisz i głosisz Ewangelię. Ale warunek zamieszkanie w Jezusie. I w liście do Hebrajczyków, przez Niego więc składamy Bogu ustawicznie ofiarę uwielbienia, to jest owoc ust, które wysławiają Jego imię. No jakby po prostu sedno całej sprawy, ofiara uwielbienia, to jest owoc ust, więc taka ofiara podoba się Bogu, ofiara naszych warg, które wysławiają imię, uwielbiają, głoszą. No tak, ale Jezus powiedział także, ten lud czci mnie wargami, ale jego serce daleko jest ode mnie. A w innym manuskryptach, lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Serce, czyli nie uczucie, nie miłość, tylko serce to jest rozum. Serce, czyli myśli, serce, czyli zrozumienie. I wydawałoby się, że to zaprzecza tej regule, o której mówiłem wcześniej. Czyli co? Oni czczą Boga wargami i ustami, tak? Ale serce jest daleko. A Jezus przecież mówi, że z serca biorą to, co jest na ustach.
Ale w kolejnym wersecie mamy wyjaśnienie. Daremnie jednak cześć mi oddają, głosząc pouczenia, które są ludzkimi nakazami. Czyli może być taka sytuacja, że ktoś mówi o Bogu, wydaje mu się, że oddaje cześć, że głosi Ewangelię, że głosi prawdę, a tak naprawdę to jest daremne, bo to nie jest Słowo Boże. To nie są owoce Boga. To jest tylko pozorne, a tak naprawdę jest daremna nauka, bo to są ludzkie nakazy. Czyli nie jest głoszenie Bożych słów, ale głoszenie ludzkich wymysłów po prostu. Więc sercem trzeba być blisko Boga, żeby głosić Jego słowo. Sercem, czyli swoim umysłem, swoim zrozumieniem. Przemieniajcie swój umysł przez, tak? Od nowe myślenia. O nowa myślenia właśnie. Pozwólcie duchowi zmieniać wasze myślenie. Metanoia, zmiana myślenia. I wracamy do Ewangelii Łukasza. Przecież tam sam Pan Jezus wytłumacza. Tłumaczy. Każde drzewo poznaje się po jego owocach. Nie zbiera się fig z cierni ani winogron z głogu. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły ze swego skarbca wydobywa zło. Jego usta mówią przecież to, czym jest przepełnione serce. Czyli ważny jest kontekst. Jak czytam Pismo Święte, pamiętajcie o kontekście. Warto zajrzeć sobie kilka wersetów przed, kilka wersetów po. Może to, co do was mówię, jest oczywiste. No i oczywiście psalm pierwszy. Tutaj w przekładzie Czesława Miłosza. Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał. I w gromadzie na śmiewców nie siedział. Tak? Czyli na śmiewców, czyli ci, co mówią, naśmiewają się głosem, naśmiewają się słowami. Ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy. I taki właśnie będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoców, kiedy jest jego czas, którego liść nie usycha. Cokolwiek zacznie, powiedzie się. Czyli wydaje owoc, kiedy jest jego czas. A ci, co wynajmowali tą winnicę, nie dawali owocu o czasie. Bo co? Bo nie rozważali słowa Bożego, Bożej nauki. Czyli nie przemianie umysłu przez Słowo Boże. Wy już jesteście czyści przez słowa, które wam powiedziałem, przez wypowiedzi moje. Więc czytajcie Pismo Święte, analizujcie, rozważajcie, abyście wydali owoc godny nawrócenia, czyli wartości nawrócenia. Niech wam Bóg błogosławi. Amen.